Witajcie w poniedziałek 8 listopada. Pożegnajcie się razem z nami z Paracas. A Paracas nie jest zadowolony, że nas żegna. Popatrzcie. Rzecz niezbyt częsta tutaj. Zachmurzone niebo. Idziemy w kierunku autobusu. Tak mniej więcej za 40 minut mamy autobus, a ruszamy dalej na południe. Ale troszeczkę zmieniliśmy plany, bo zamiast bezpośrednio do Nazca, stwierdziliśmy, że nie ma co się spieszyć. Mamy kupę czasu. Pojedziemy sobie mniej więcej ponad 60 km dalej na południe, do miejscowości Ica, która sama chyba z siebie nie jest jakaś strasznie turystyczna i ciekawa. Natomiast niedaleko znajduje się piękna rzecz, którą myślę, że warto zobaczyć. To jest taka piękna oaza w środku pustyni i z tymi znanymi takimi wydmami pewnie gdzieś tam kojarzycie zjazdy na desce po wydmach. To właśnie tam. Jako że nie jesteśmy jakimiś fanami sportów zimowych, nie umiemy jeździć na nartach ani na desce, no to może być ciekawe doświadczenie. Może mają sanki. Zobaczymy. A przepraszam w ogóle za to rzucie, ale zostałem zmuszony przez baty do rzucia gumy, ponieważ na śniadanko zażyczyłem sobie rybę z ryżem i sałatką. Natomiast sałatka składała się jedynie chyba z całej cebuli z koperkiem skropionej cytryną. A że ja nie lubię zostawiać jedzenia, to całą ją pochłonąłem. Także teraz niestety zostałem zmuszony do rzucia gumy i mniej więcej podążania za Beatą minimum 2 metry. Nula wszędzie się znajdzie, pozdrawiamy, nawet w Peru. Gdzież, weź. Może się rozpoczęła siesta. I witajcie, Ica. Godzinę 20 później i ponad 60 km. Zobaczcie, znowu nas następne miejsce wita nas piękną pogodą. Bezchmurne niebo. Pięknie. Polecamy linię. Znowu drugi raz jechaliśmy już Cruz del Sur. Zorganizowani, naprawdę. Bagaże wcześniej się oddaje, także człowiek nie musi się martwić. Bardzo ładne, zadbane dworce, informacje. Przed każdym przystankiem jest ogłoszenie, przychodzi pani, dopytuje się, gdzie kto jedzie. Za 10 minut, że jest przystanek, proszę się przygotować. Sprawdzają, czy pasy są zapięte. Naprawdę, no, full wypas. Z Limy do Paracas, bo chyba nie mówiłem o cenie, płaciliśmy, to jest 250 km, płaciliśmy 50, chyba 5 zł od łebka. A teraz te 60 kilka kilometrów płaciliśmy, muszę się Beaty teraz, nie pamiętam, po 20 zł. Także ceny są bliższe
ekwadorskich, tak, niż kolumbijskich. I taniej. Mamy około, według mapy, 750 metrów do hotelu. O jakiejś słowiańskiej nazwie, słuchajcie, Matrioszka. Także musieliśmy go wybrać. Nie było innej opcji. Poznamy teraz troszeczkę miasto, jak to wygląda. Krajobrazów nie nakręcałem, ponieważ wyglądało to tak samo. Po prostu brąz. Cały czas jechaliśmy pustynią i po prostu to miejsce jest znowu taką oazą. O, zobaczcie, jakie tam wydmy, czy góry, wydmy, piach. No nieźle to wygląda. Dobra, na razie kończę, bo muszę sprawdzić na mapie, czy dobrze idziemy. Jeżdżą tuktuki po mieście, także transport pewnie będzie nie za drogi. Dowiemy się potem mniej więcej w hotelu, ile kosztują. Bo pierwsze spotkania z taksiarzami, z tuktukarzami okazują się zawsze, że się przepłaca. A, z czego jest jeszcze, doczytaliśmy, z czego jest najbardziej znana Ica? Ica jest, słuchajcie, znana z winiarstwa. Tutaj jest najstarsze i największe centrum winiarstwa. I też trzeba spróbować ich mocnego alkoholu. To jest ich winiak. I to się nazywa... Pisco. Pisco. No winiak. Brandy bardziej. No winiak, to jest po prostu... Takie brandy, grappa. Po naszemu winiak. Także nie omieszkamy spróbować. Flora, żebym nie zapomniał nagrywać. Omijamy stadion miejski, bo według mapy dochodzimy do tego rondka, skręcamy w lewo i druga w prawo. Dużo tu takich... Co to jest? To jest tak, to wygląda jak Deutico. Tu jeżdżą jako taksówki te maluszki. Teraz się jakoś tu przedostać. O, jest. Będzie dziura. Dobra. I po 10 minutach doszliśmy już do naszej dzielni. Zobaczcie, jaki mamy elegancki parczek. Powiem wam, że tu maseczka nie jest głupim pomysłem, bo tu jest tyle kurzu i piachu w powietrzu, tu nawiewa wszystko po prostu z tej pustyni, że po prostu tak skrzypi w zębach już. Dobra, zaraz gdzieś tutaj chyba. Chodź. Bym się wypindolił. Jest! Matrioszka. Oj, zobaczcie. Czy nie swojsko? Prawie jak u siebie w domu. Jak tu się wchodzi? Cholera wie, tu jest jakiś dzwonek, chyba trzeba dzwonić. O.
zarezerwowaliśmy apartament prezydencki. Także zobaczymy, jak to wygląda. Mamy dwie możliwości. O, bycie. Normalnie mamy dwa pokoje. Jasny gwint. Ale idziemy jeszcze na trzecie zobaczyć, czym się różni. No. Bierzemy chyba. Bierzemy chyba z widokiem. Okej. Tak, będzie spał prezydent. Tu prezydentowa, a tu chyba służba. Widok mamy piękny, zobaczcie. Na pusty plac. Ale tam zobaczcie za płotem, co się dzieje. Znaczy nie za płotem, tylko za domami. Wow. Dobra. To jesteśmy, słuchajcie, witajcie w Ice. Słuchajcie, nie wierzę, zaraz wam coś pokażę. Duma mnie rozpiera. Zobaczcie na to. Na drugą z lewej. Aż mi się łezka wokół zakręciła. No. I dlaczego my tu nie mieszkamy? To powinien być nasz hotel. Real Hotel Ica. Zapamiętajcie. Pierwsza knajpka za rogiem. Ejecutivo za 15. Uwaga, kącik gastryczno-fizjonomiczny. Bata zamówiła coś, czego jeszcze tu nie widzieliśmy. Zupa mleczna z serem i makaronem. Uwaga. Już. Pachnie przepięknie. Słuchajcie, spróbowałem to. I to smakuje jak nasza zupa kminkowa. Nie wiem, czy kiedyś jedliście robioną na mleku. Normalnie bardzo podobny smak. Ale jest naprawdę pyszna. A ja zamówiłem ceviche oczywiście. Stwierdziłem, że będę tu żreć ceviche, aż mi po prostu zbrzydnie, aż mi się zacznie śnić, będę miał dosyć. Trzeba sobie tutaj używać, póki jest tanie. Wjechałem moje ceviche. Ja myślałem, że to jest przystawka, to chyba danie główne. No, kawał ceviche. No, za ceviche to dałbym się pokroić. Tadziu. O, pierwszy raz ceviche zjadłem jako danie główne, a nie przystawka, ale się było tyle tego, że się najadłem jak świnka. Tylko że już na dzisiaj mam dość cebuli, słuchajcie. Ile można zjeść świeżej cebuli? Ale kochają, do wszystkiego. Oj, do wszystkiego dają. Surową, tylko skropioną, tak, skropioną po prostu limonką. Cebulę. Albo tak jak tutaj raczej nie ma co liczyć, że się ktoś zatrzyma przed pasami. O nie, Miraflores. A jeszcze w Peru nie sprawdzałem ceny paliw. Zobaczcie. To jest oczywiście cena w galonach.
No, czyli słuchajcie, no nie jest tak tanio. 95, 17,50, galon ma tam 4,36, tak? 3,6. No, z prawie 5 zł. Tak jak w Polsce są na podanie? Wiesz co, nie wiem. Chyba już skoczyła prawie do 6 w Polsce, no. Zarezerwowaliśmy sobie tutaj 3 noclegi. Także dzisiaj to jest taki, zawsze traktujemy przyjeźdź jako dzień zerowy. Czyli takie chodzenie, rozejrzenie się po mieście. Ale chyba jest na tyle małe, że i tak po prostu pójdziemy do centrum. No bo co tu innego robić? Jezu, marzy, żeby się napić w końcu jakiejś dobrej kawy. No, napijemy się jak najlepszej po prostu. Dzisiaj dzień zerowy. Jutro sobie prawdopodobnie pojedziemy do tej oazy Łakacina. A trzeci dzień... Zobaczymy, coś sobie wymyślimy. A tutaj mamy, widzicie, główny terminal autobusowy. My przyjechaliśmy na ten, na inny, ponieważ Cruz del Sur ma swoje. Ale dobrze wiedzieć. Słuchajcie, tylu naraz tuk-tuków, to chyba nie widzieliśmy tu jeszcze. Nie, sorry. Gwatemali. W Gwatemali można było zobaczyć tyle tuk-tuków, ale... O, tu też ilość robi wrażenie. Już dochodzimy do głównego placu. I niech zgadnę. Przy nim będzie katedra i urząd miejski. Powiem szczerze, że trochę zawiodła mnie ta Ika. Hola. Nic szczególnego. Plaza de las Armas. To jest chyba urząd miasta. Nie ma flag, ale jest napis tam u góry Ciudad de Ica. Tylko brakuje mi katedry. A, jest. Dobra, jest. Tam w rogu chyba z drugiej strony jest wejście. Teraz podejdziemy. Ale plac jako plac. Dubska mi nie urwało. No i powiem wam, że katedra nie jest w najlepszym stanie. Ale wiecie co? Chyba to jest spowodowane trzęsieniem ziemi z 2017 roku. Gdzieś czytałem właśnie, że Ica była jednym z miast, które mocno ucierpiało. No zobaczcie normalnie, ale ubytki tutaj w tych wieżach. No. Już myślałem, że tacy grzeczni, słuchajcie, ale nie. Po prostu mieli czerwone. Tu widzimy jakąś kawiarnię. No i to by było na tyle z miasta, słuchajcie. Także zwiedziliście z nami najpiękniejsze miejsca miasta Ica. Żegnamy się. Kurde. Musimy jeszcze poczytać chyba, co tu jest do roboty w okolicy. Jakaś Lora Cafe. Już nawet nie szukamy innych, no bo chyba nie znajdziemy. No to dupa, powiem wam, ale zaspoilerowali, słuchajcie. Patrzcie, cała nasza tu wycieczka poszła. Laguna de la Łakacina.
tam mieliśmy jutro jechać. Już nie musimy. Zrobimy sobie fotkę przy ścianie i tyle. Przy kawce przekopałem najgłębsze pokłady internetu, żeby coś znaleźć jeszcze w tym mieście. I znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce. Idziemy. Zawsze można iść do supermercado i zrobić odcinek ceny w Peru. O, zobaczcie, tu też niezła rozpierducha. Też nie wytrzymało kataklizmów. Ale to nie to. Idziemy dalej. Trzeba tu spróbować tego pisco, naprawdę, bo tu widzę na każdym kroku są właśnie sklepiki z tym pisco i też z winami. W sumie mnie nie trzeba do tego 3 razy namawiać. No i musisz dodać, że tutaj... Spróbujemy. Tutaj w Łapacina niedaleko jest najstarszy. No i przed nami drugie miejsce warte zobaczenia w Ice, czyli Santuario del Señor del Lurem. Akurat w środku jest msza, więc teraz nie będziemy tam wchodzić. Taki mały placyk naokoło. Ale powiem wam, że widać pozostałości po tym trzęsieniu ziemi. Chyba walnąłem babola nie w 2017, tylko w 2007. Czyli to było 14 lat temu. Ale wydaje mi się, wszystkie te właśnie takie mury gdzieś tam bez tynku, rozwalone. Tutaj naokoło są właśnie miejsca otoczone tymi płytami. Wszystko zostało zniszczone w trakcie tego trzęsienia ziemi. Ej, trudno, słuchajcie. Przepraszam wszystkich. Nie mam co nagrywać. Potwierdzam. Ceny jak w Polsce. Odcinek z cenami w Peru zrobiony. Chcieliśmy nabyć pisco w supermarkecie, ale kurczę, były same wielkie butelki. Się nie zgodziła. Będziemy szukać teraz małej. O, się cieszy. O, znaleźliśmy jeszcze jakieś centro komercjal. Może będą mieli jakieś pisco. Nie chce mi to przejść przez gardło, ale jakieś w małych buteleczkach.
No zobaczcie, w Peru też się zamawia towar przez telefon. Widzieliście? Zaraz zamówimy pisco. Słuchajcie, ale numer, właśnie kupiliśmy sobie taką małe pisco do spróbowania 200, a obok znaleźliśmy sklepik z nićmi, a że skończyły nam się, a mi się guzik urwał, no to musimy kupić. I też wołamy gościa, a tutaj jest trzeci sklepik z takimi rzeczami, słuchajcie. I ten sam gość wychodzi, się okazuje, że to są trzy sklepiki, które należą do niego. Niezły czas. Właśnie szliśmy taką ulicą tutaj w centrum, gdzie co parę metrów stały grupki dziewczyn. Gdyby nie to, że były dosyć wyzywająco ubrane, to bym pomyślał, że wracają ze szkoły, czekają na transport. Powiem wam, że były bardzo nieletnie. Uwaga, Beata się czymś strasznie podnieciła. Powiedziała, że mamy to w domu i to kwitnie. No może mamy, ale nigdy nie kwitło. Ja co to jest? Szaflera. A, to jest szaflera. No tak myślałem. No ale zobacz. No. Owoce mają jakieś normalnie. Także słuchajcie, tak kwitnie szaflera. A tak kwitnie kaktus. No, jestem z siebie dumny, zacząłem zauważać florę. Nie drwi. Oficjalnie możemy nazwać Ikę miastem kurzu i piasku w zębach. Przejdziemy. Tutaj nawet nie ma co chodzić na pasy, bo kierowcy i tak się nie zatrzymują, także wsioryba, gdzie przejdziemy. O, dotarliśmy już do parku, który jest przy naszym hotelu. Przed nami zaraz zachód słońca. I pomyślałem, skoro już obeszliśmy całe miasto i nie ma co tu nagrywać, że zrobimy subiektywny test pisco. A co? No bo co? Ceny już zrobione. Bezpieczeństwo. Kurde, nie minęliśmy nikogo z shotgunem, więc o bezpieczeństwie chyba nie ma co opowiadać. Bierzemy się za alkohol. Kupiliśmy, zobaczcie, takie coś. Piękne. Powiem wam, że nie jestem fanem winiaków tam w stylu grappy i takich rzeczy, ale wiecie, jak się jest w danym kraju, trzeba spróbować wszystkiego. Pan nam dał za darmożkę takie eleganckie plastikowe kieliszeczki. A, zobaczcie, to jest wprawa. Klasa. Mam w sobie. A, dobra. To co? Subiektywny test pisco. Kolor. Srebrzysty, bezbarwny. Mieni się pięknie w promieniach słońca. Patrzcie. Nawet nie, no skrzywiła się. Zapach. No, winiaczek. Nie jestem panem. 41%. 41%, nie wkidmuchał. O, powiem wam, że nie pachnie.
wali taką prawdziwą grappą, nie? No to siup. Kurde. Smakuje dużo lepiej niż pachnie. Gitara. Według mnie dużo lepsze od tych włoskich wynalazków. Jest taki słodkawy posmak na końcu. Bardzo dobre. Ja muszę zapić. Gitarka, naprawdę dobre. Bata zapije to sokiem z mango. Nie wiadomo, czy się patrzeć. Przed nami parka, tutaj w promieniach słońca się całuje. A tutaj dwójka z Europy Wschodniej wali pisko normalnie na ławce w parku. Ale jak coś, to oni tak myślą, że my jesteśmy z Kolumbii. Jak się pytają, skąd jesteśmy, że Polonia, to Kolumbia. A jest spoko. Zdrówko. A mówiłem, że za mała ta buteleczka. Następnym razem kupimy większą. Ups. Piękna śmierć. Kto pije ostatki, ten jest piękny i gładki. Powiem wam, że ta Ika zaczyna mi się nawet podobać.